przedstawmy zawodników po 8 wyścigu i to oni za chwilę wystrzelą. Milik w białym, Jensen w czerwonym, Karczmarz w żółtym i Czapla w niebieskim. Po równaniu, po roszeniu, plus 12 dla Krosna. Czy to już jest po zawodach, czy start jeszcze będzie miał coś do powiedzenia? To bardzo długo ta maszyna trzymała w ryzach żużlowców. No i co, czyżby znów biały i żółty? Chyba tak, proszę Państwa, Milik razem z Karczmarzem, chociaż próbuje przedzielić Duńczyk, Jensen próbuje jechać szerzej, ale na nic się to zdaje, bo Krosno jest po prostu u siebie w domu, mimo że przecież mecz jest w pierwszej stolicy Polski, to jednak proszę zwrócić uwagę, chociaż teraz wjechał w jakąś kolejkę, bardzo groźnie było przez moment Rafał Karczmarz i chyba wykorzysta to Jensen, ale nie, Karczmarz po szeroki, nie boi się jechać teraz przycinka do Kredy, Jensen pojechał troszeczkę szerzej, zyskał drugie miejsce po błędzie Rafała Karczmarza, który jednak się nie poddaje, ale ten chłopak ma ochotę do walki, jakby chciał wydobywać te punkty za wszelką cenę, jedzie bardzo blisko Jensena, jeszcze jedno okrążenie, no coś się dzieje w tym 8 wyścigu, walka o drugą pozycję, Karczmarz nie odpuszcza, Jensen spać spokojnie nie może, na to wszystko patrzy pewnie myślami Mili, który ma już astronomiczną, kolosalną przewagę, będzie trójka Wacława Milika, a drugi będzie jednak Karczmarz. Co Jensen zrobił, tego nie wiem. Pojechał ja tak szeroko. Nie. Jakby mógł opisać twój wzrok teraz, to bym się zastanowił. Ale wiesz dlaczego? Bo ja, no właśnie. Bo ja liczyłem kibiców z Krosna. Jest ich pięcioro, sześcioro, siedmioro. No, i to bo już myślałem, że jest bieg bez historii tak naprawdę, ale co tu się stało, że na metę wjechali? Jestem sam ciekaw, powtórek. Rafał Karczmarz przyjechał na drugim miejscu.